Z powietrza możemy podziwiać ponad 40 tysięcy zamków i fortec, które znajdziemy na terenie całego kraju. Miejsca takie jak Chevanet i Chambord były świadkami panowania królów i królowych, walk i zdrad. Ale jeden z pałaców wyróżnia się spośród innych. Dziś Francja jest republiką. Prezydent i parlament mają swoje siedziby w Paryżu. Ale 250 lat temu ustrój był zupełnie inny. Na obrzeżach miasta nad jeziorem w kształcie krzyża znajduje się królewska rezydencja. Tak pełna przepychu, że przyczyniła się do wybuchu jednej z najsławniejszych rewolucji. Oto Wersal. Król Ludwik XIV poświęcił 40 lat i równowartość 250 miliardów euro, by zbudować pałac. Główny budynek otaczają ogrody o powierzchni ponad 8 km kwadratowych. To największa królewska rezydencja na świecie. Do kompleksu należą rzymskie łaźnie, 55 źródeł wody, a nawet zoo. Za pałacem, oddzielony prawie 2 kilometrami ogrodów, znajduje się inny kompleks. To Domaine de Trianon, gdzie mieszkała Maria Antonina, ostatnia królowa Francji.